Witajcie kochani na kanale Kitchen Book TV. Chciałam Wam dzisiaj pokazać przepis na pieczoną kaczkę z mandarynkami i pomarańczami. Zacznę od marynaty. Do miski wycisnę sok z dwóch mandarynek. Dodam małą łyżeczkę musztardy, łyżkę miodu, taką solidną. Do marynaty dodam zioła. Odrobinę tymianku, majeranek, świeżo zmielony pieprz. Do marynaty dodam skórkę z pomarańczy. Dodam jeszcze sok z połowy pomarańczy. Masło drobniej kroję. I całość teraz marynaty trzeba połączyć. Pachnie super. Masło już przeszło aromatem marynaty. Tutaj umyję tą kaczkę. Zrobię takie małe kieszonki pod skórą. I troszeczkę masła z marynatą wkładam pod skórę. Wlewam płyn po 3 łyżki z każdej strony. Okay. Kaczkę solę. Marynatą smaruję kaczkę. Do środka kaczki wkładam pół pomarańczy i świeży rozmaryn. Z wierzchu kaczkę opruszę jeszcze majerankiem. Kaczkę przekładam na tackę. Wcześniej oczywiście tackę umyłam. Wlewam jeszcze marynatę. Zaś ci mamusia pokaże. Kaczkę owinę folią i włożę na 24 godziny do lodówki. Mam ci pokazać, tak? Tylko umyję rączki i już ci pokazuję. Mążko, zobacz, jaka kaczka dziwaczka. Kaczka się już zamarynowała. Czas na pieczenie. Ale fantastycznie pachnie. Blachę skropię oliwą z oliwek. Kaczkę wstawiam do piekarnika nagrzanego na 220 stopni na 20 minut, po czym zmniejszę temperaturę do 180 stopni i będę piekła około 2-3 godzin, bo ta kaczka jest bardzo duża, waży 2,5 kg.